Kolejny kierowca i kolejna sytuacja, która mogła zakończyć się tragedią. Tym razem jeden z kierowców zarejestrował, jak Audi wyprzedza samochód ciężarowy na ciągłej i w ostatniej chwili unika czołowego zderzenia. Kierowcy grożą teraz poważne konsekwencje. Paweł Jędrusik. Do zdarzenia doszło 4 stycznia na ulicy Knurowskiej w Gliwicach. Kierowca Audi przejechał podwójną ciągłą i o mało nie doprowadził do wypadku. Nagranie z tym manewrem trafiło na policyjną skrzynkę stop agresji drogowej. Ma nazwa skrzynki stop agresji drogowej, czyli wszystko to, co się dzieje z ogona na drogach, ale zwróćmy szczególną uwagę na to, co naprawdę stanowi zagrożenie. A więc tam, gdzie mamy miejsce, nie wiem, z wymuszeniem pierwszeństwa, takim naprawdę drastycznym zachowaniem, jeżeli chodzi o osoby piesze w stosunku do kierujących, tak więc wszystko to, co naprawdę budzi grozę na naszych drogach. To tylko jedno z wielu nagrań, które trafiają na policyjną skrzynkę. Za ten manewr kierowca Audi może dostać nawet 6 tysięcy złotych mandatu i 19 punktów karnych.